Siemano, pokażę sposób na zmianę kolorów toreb tych z napadu, które można zdobyć na PS4, te wszystkie misje od Haskiego. Xbox może je tak samo jak i PS4 zdobyć, robiąc przygotowania do napadów na kasyno. Tak, strój z konsolą numer 1, znaczy się C1, konsola 1, strój z torbą. Ale tak jak tu widać, nie zakładamy żadnych oddycharki, okularów, bo torba znika z pleców. Tutaj będziemy zakładali rękawice. Konsola numer 2 już musi mieć spadochron. Do wszystkich spadochronów listę do tej strony w opisie wkleję. Teraz tak, na Xboxie ustawiamy netcode, połączenie przechodzące na 5000. Jak zakręci się nam te żółte kółko, wpisujemy 5000, możemy logować się konsolą drugą albo wasz znajomy. On na drugiej konsoli wbija, zakłada ten drugi strój już z założonym spadochronem. Akurat robię białą torbę, no to barwy chyba Szkocji czy Szwecji, już teraz nie pamiętam, dają białe, ale mówię, całą listę wszystkich toreb w opisie przypnę link. Także netcard potrzebny, dwie konsole albo znajomy zaufany. Jak ktoś nie wie, jak zdobyć te kolorowe torby, bo nie może to być ta z reżyserskiego czarna i zielona, te podstawowe, co tam kiedyś tylko były, tylko musi to być któraś z tych nowych kolorowych, czerwona, niebieska, żółta, są do zdobycia z napadu na kasyno, z przygotowań, no to tam możecie je sobie zdobyć, zapisać na jeden strój. Tu pokażę metodę, jak je zapisywać i jak przenosić na inne stroje. Tu jest konsola numer 1, znajomy wbija, zakłada strój z konsola numer 2, ten z plecakiem, Szwecja chyba. Zakręci mu się żółte kółko, opuszcza po prostu sesję do fabuły, tam może się wylogować, albo nawet nie, no jak na Xboxie, no PlayStation musi wyłączyć ikonę Wi-Fi, Xbox wpisuje wartość 5000, żeby odciąć internet, a teraz jak znajomy się wyloguje, to my zakładamy z powrotem strój z torbą, zamykamy interakcję, zaczyna nam się kręcić żółte kółko zapisania gry, w netcacie będziemy wpisywali wartość 0, żeby ten internet wrócił do normy, żeby się ta gra nam zapisała. Ten jest już na fabule, może tam się wylogować, a ja zakładam strój C1, czyli konsola numer 1, ten z torbą, tu wpisuję wartość, połączenie przechodzące 0, kręci mi się kółko, zakręci się, za chwilę mnie wyloguje, zaloguje się z powrotem na swoje konto, wbijam na sesję dla zaproszonych i już mam tą niebieską torbę zmienioną na białą. No i pokażę od razu, jak to zapisać ten strój i jak przenieść na inny. Że no dla Xboxa fajna sprawa, bo można sobie porobić wszystkie te kolorowe torby, które były tylko dostępne na PlayStation przez tą akcję tego Haskiego, a tutaj właśnie przez te dwie konsole tym glitchem możemy sobie porobić. Jeżeli ktoś robił taki brązowy strój, jak wczoraj go pokazałem, może sobie teraz do niego dorobić jeszcze brązową moro torbę, no to jeszcze lepiej to wygląda i te torby są lepsze jak te czarna z napadu, bo tam trzeba się zabić, żeby ją zdjąć, bo nie można zmienić stroju. I teraz tak, żeby zapisać, bierzemy coś, co lata, czy to tam Deluxo, czy kurde opresor, czy jakiś śmigłowiec, zbijamy się do góry. To robimy w sklepie z maskami, czyli lecimy, zeskakujemy, otwieramy spadochron i musimy wylądować w tym sklepie z maskami, jak najbliżej tam tego stoiska z maskami, czy tam z czapkami, czy z topami, i spamujemy dipad w prawo, żeby nas wciągło. Najlepiej uderzyć lekko w ten daszek. Tu wstajemy, od razu spamujemy w prawo, żeby nas wczytało, i teraz strój zapisujemy jako własny.
Zakładamy. Jest biała, ładna torba, była niebieska. A teraz udajemy się, żeby przenieść, to musimy robić to w penthouse, w kasynie, w jacuzzi i tak. Nastrój, zakładamy strój, na który chcemy przenieść tą torbę. Wchodzimy do jacuzzi, otwieramy interakcję, najeżdżamy na strój, ten, który ma torbę, i wychodząc z basenu klikamy na ten strój. Tam na samej krawędzi basenu klikamy, żeby założyć ten strój z torbą. I proszę Państwa, mamy przeniesioną torbę. Żeby ją zapisać, ten strój, to znowu trzeba wylądować tam w maskach i spamować w prawo. Elo.